Elo, elo, 320. Witajcie w 36. odcinku z serii Camp. Dzisiaj przed Wami ląduje nowoczesna posiadłość, którą budowałem podczas porannych streamów w ubiegłym tygodniu. Usiądźcie wygodnie, z tej strony Dworkop Elo, zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych na liście oraz dla Bethesdy Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wspomóc, zapraszam do przycisku Wesprzyj lub linku, który znajduje się pod filmem. Podczas jednego z ostatnich streamów razem z Wami, moi drodzy, oglądaliśmy wszystkie dotychczas zamieszczone kampy na moim kanale, dochodząc jednocześnie do pewnych wniosków. Dlaczego nie ma już nowoczesnych budowli, skoro są one równie fantastyczne jak te post-apo? Nie zastanawiając się wcale długo, postanowiłem wybudować się na dzikiej rubieży w jednej z kiedyś używanych przeze mnie miejscówek. Tematem przewodnim, jak już się domyślacie, jest nowoczesna posiadłość, gdzie jak widać chyba mi się udało. Jak oceniacie? Dajcie znać w komentarzu. Całość pozbawiona jest jednak jakichkolwiek warsztatów, gdyż te są w dalszej części projektu, czyli jednym ze schronów. Znaleźć jednak możecie przestronny salon z kominkiem, jadalnię z aneksem kuchennym i sklepem, taras widokowy, sypialnię oraz idealnie czystą łazienkę. Tak, po wojnie ludzie jednak chcieli wrócić do dawnych nawyków i przypomnieli sobie, jak się sprząta. A wy myśleliście, że co? Że dalej będą zarastać brudem? Budynek został usytuowany na wzgórzu tuż obok jeziora z niewielką kładką i łódką, a nad bezpieczeństwem mojego dobra czuwa puszek. Po ostatnim odcinku pojawiło się sporo zapytań również o serię Camp Tour. Ją również reaktywujemy. Wystarczy, że wejdziecie na Discorda, link w opisie filmu, a już od 1 maja będziecie mogli zgłaszać swoje kampy do kolejnego odcinka na specjalnym kanale. Więcej szczegółów już wkrótce, jednak mogę Wam podpowiedzieć, że tematyką, na którą chciałbym, byście się skupili, to Grill Bar. W końcu będziemy mieli maj. Zobaczymy, czy ktoś podejmie to wyzwanie, a ciekaw jestem, co z niego wyniknie. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia na pustkowiach. Elo!